Kabareciarze, dziennikarze, aktorzy i gwiazdy sportu. Wszyscy spotkali się tradycyjnie w hali widowiskowo-sportowej w Boguszowicach, aby rozegrać kosmiczny mecz. Dochód z imprezy został przeznaczony na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W tym roku udało się zebrać rekordową kwotę, prawie 26 tysięcy złotych. Zaczęło się bardzo profesjonalnie, od prezentacji drużyn. Po części oficjalnej przyszła pora na prawdziwe sportowe emocje. Tutaj jednak zasady odleciały w kosmos, ale przecież mecz kosmiczny. Nie, oczywiście reguły siatkówki były. Była siatka przecież, odbijanie piłki przez siatkę, także reguły dwóch sędziów zawodowych w zielonych maskach. Także nie, reguły były przestrzegane, chwilę nawet się pograli na poważnie. Ale momentów poważnych było tutaj bardzo mało. W końcu nie o sportową rywalizację, ale o dobrą, a nawet kosmiczną zabawę tutaj chodziło. Myślę, że na kosmicznym meczu jest tylko jedna zasada, jak to śpiewają nasi koledzy z zespołu Pierci, zabawa i jeszcze raz zabawa. Nie ma innych zasad, tylko bawić się, grać, wygłupiać. Czasami próbujemy oczywiście zagrać tak zawodowo, ale to zazwyczaj kończy się w tym przypadku przynajmniej na aucie. Były auty, zepsute zagrywki, podwójne odbicia i próby przekupstwa, a nad wszystkim czuwali sędziowie, już nie kosmiczni, ale iście bajeczni. No ja mam nadzieję, że tu wszyscy odlecieli dzisiaj w kosmos, taką mam nadzieję. Jest super, jest świetna atmosfera, świetni ludzie i naprawdę... Oby tak dalej. Na płycie boiska można było zobaczyć reprezentację kabaretu Młodych Panów, Łowcy.b czy kabaretu Limo. Pojawił się także Sebastian Świderski, Kacper Woryna i wokaliści. Sabina Jeszka, Piotr Tłustochowicz, Robert Kasprzycki, członkowie zespołu Piersi czy Piotr Kupicha. Przeważnie same takie szlagiery grają, że nóżka sama chodzi, także jest dobrze. Rozgrzewam dół trampka, żeby się miał dobrą przyczepność, jak będę walił ściny w siatkę. Bo siatka grała tutaj pierwsze skrzypce. Spotykamy się podczas wirtualnych treningów, konsultując wszystkie zagrania przez telefon. Znaczy ja osobiście mówię za siebie, że gram w siatkówkę raz w roku właśnie na kosmicznym meczu. Cały wczorajszy wieczór trenowaliśmy, spociliśmy się, więc stwierdziliśmy, że jesteśmy bardzo gotowi do dzisiejszego pojedynku. Nie przygotowania były tutaj najważniejsze, a cel, dochód z imprezy został przeznaczony na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podczas tegorocznej 6. już edycji kosmicznego meczu zebrano prawie 26 tysięcy złotych, o 10 tysięcy złotych więcej niż w zeszłym roku.